的爱，做到每个 spermes 也在 trójkę rok zaję。Wieczna walka z babką trwa, rentę podkurwia. Na łazienkę Panama, kanapa ruchana. Ja, pani ludzie, którzy sami nie potrafią spełniać marzeń. Ja kocham prawdziwych widzów, kocham tych, którzy tutaj są, bo mnie lubią. I są naprawdę tacy ludzie, którzy przychodzą na mój kanał, bo mnie naprawdę lubią. Bo naprawdę lubią moje filmy i mnie doceniają. A trolle, którzy przychodzą dawać mi łapki w dół, to są trolle. To są pojebusy, którzy nic nie znaczą, którzy są bezwartościowi, którzy są gównem na YouTube. Jesteś gównem, jak przychodzisz tutaj i dajesz mi... Jesteś gównem. Jebać was, moje busy, jesteście gównem, nie zaszkodzicie mi, kurde jebane, wasza matka sprzedaje się właśnie pod monopolowy. O, 26 jebanych pedofilów, elo pedofile, jebać was, siema pedofile, 26 pedofilów, łapki w dół, ej, 26 łapek w dół, czyli po prostu weszli pedofile, siema pedofile, jak tam pedofile? Jak tam jebane trolle, których matki się sprzedają kurwa za 5 groszy pod sklepem. Wiecie, już niedługo zobaczycie, że ja będę miał 100 tysięcy subskrypcji i będę spełniał kolejne marzenia, a wy chuje będziecie siedzieć przed komputerami, dawać łapki w dół i będziecie trollować. A za 20 lat będziecie żulami. I za 20 lat będziecie kurwa siedzieć przed telewizorem i... Będziecie jak dzisiejsi żule podmonopolowy. Kurwa, już idźcie pod ten monopolowy. Zamknij mordę, kurwa mocarz. Jesteś jebanym chujem. I tyle. Taka jest prawda, że kurwa ci, którzy mnie hejtują... Lunatik, odpalił się, kurwa, wypierd dalej. Taka jest prawda. A prawdą jest to, że ja jestem zajebistym człowiekiem. Jestem zajebistym youtuberem i w tej chwili... Na moim kanale pojawiają się zajebiste materiały. A, i wiecie co? Tak, żeby was jeszcze wkurwić bardziej. Kontaktowałem się z Kacprem Blońskim i z Kosterą. I żeby jeszcze was wkurwić, cała ekipa Frita już wie o mnie. I jakby z Blońskim piszę. I żeby was wkurwić, już niedługo na moim kanale będzie co najmniej 10-20 tysięcy subskrypcji. A żeby was wkurwić, już za chwilę będę nawet zarabiał na tym wszystkim. A żeby was wkurwić, będę albo należał do Team X, albo do ekipy. Już niedługo. A żeby was wkurwić, gówniana to jest twoja matka, kurwa, na kiblu, nie? A właśnie, żeby was wkurwić, to co? Oczywiście, że ten. Dobra, kurwa, jak masz problem, to wypierdalaj, kurwa. Wszyscy chcą mnie w ekipie. Wszyscy chcą mnie w ekipie, bo mam zajebisty content na swoim kanale. Mam zajebisty content, robię zajebiste w tej chwili filmy, zajebiste streamy. A w ogóle sam teraz, sam Kacper Blonski mnie pochwalił dzisiaj, pisząc, że mu się podobał dzisiejszy film krótkometrażowy. Więc Blonski mnie pochwalił. Ej, pozdro, spierdalaj już pod ten monopolowy, po co tracisz czas, po co tutaj mi trolujesz, po co mi dajesz tu łapkę w dół, kurwa, leć, pod monopolowy, leć, nie trać czasu, kurwa, tam atak będzie za 10 lat, kurwa, troluje bany. Przecież wiadomo, że kurwa, że trolle, którzy mi dają specjalnie łapki w dół, będą za 10 lat pod monopolowym. Może za 10, za 20 lat będą kurwa pod monopolowym, no nie? Jestem kurwa dreszczany, jebać was kurwy! Kurwa, kocham was, kocham prawdziwych widzów, kocham prawdziwych, zajebistych widzów, kocham swoich widzów, tych, którzy prawdziwie lubią mnie i oglądają moje filmy, lubią prawdziwie moje filmy. A jebać kurwa troli, jebać kurwa tych podzerów, którzy przychodzą i mnie hejtują.
Jebać, kurwa, troli, którzy dają łapkę w dół. Co, czujecie się lepiej? Bo tylko tak potraficie swoją wartość? Co, tylko tak swoją wartość podwyższacie? Co tam, jak tam wasze kompleksy, co? Jak tam wasze kompleksy? Jak tam wasze kompleksy? Co? Kurwa. Pojebusy, macie za dużo kompleksów i nie jedziecie. Sami może nie potraficie spełniać. O, oryginalny content. Sam wypierdalaj. Osiągnę więcej w życiu niż ty, kurwa jebana. Będzie za 10 lat monopolowy, no ja? Przyjadę tam, gdzie będziesz pod tym monopolowym i ci pomacham. Dam ci 10 złotych, jak kurwa tam będziesz siedział, no nie? Będziesz kupował, kurwa, najtańsze piwo. Albo wyślę ci kasę, no nie? Na piwko. To już zamknęliście te swoje pizdy? Kurwa trolle jebane? Chyba już zamknęli pizdy jebane, kurwa trolle. Jestem kurwa lepszy od was. We wszystkim jestem kurwa lepszy od was. Kurwa ja wiem swoje, bo spełniłem kurwa marzenie w wieku 10 lat. Obiecałem sobie, że będę w Londynie. Jestem w Londynie. Że zobaczę tam Midzę, Big Ben, London Eye. Że zobaczę w ogóle Londyn, to wszystko. Zobaczyłem. Powiedziałem sobie, że ogólnie będę za granicą, że zobaczę jakąś część, no po prostu zobaczyłem Holandię, Londyn zobaczyłem. Obiecałem sobie, to co sobie obiecałem, to już dużo rzeczy się spełniło, dużo rzeczy to zrobiłem. To co sobie obiecałem w dzieciństwie, to już większość osiągnąłem z tych marzeń z dzieciństwa. I lecę po więcej. Lecę po więcej. Możesz mi tutaj kurwa pierdolić, jebany idioto, że nic nie osiągnę. A za rok ćwiczeć z zazdrości. Bo będę się bawił i będę spał na kasie. To co sobie obiecałem w dzieciństwie, to w tej chwili sobie obiecuję. Będę bogaty. Jak będziesz na mnie patrzeć za rok, za 2 lata, a może za 5 lat, to będziesz tylko zazdrościł. I będziesz mówił najgorsze rzeczy na mnie. Bo co, bo osiągnąłem sukces? Bo dążę do marzeń? Bo nie robię to, co wszyscy ludzie robią na świecie? Bo się wyróżniam? To musisz mnie hajtować, bo się wyróżniam? Coś ci powiem. To, że się wyróżniam, to z tym jestem lepszy od ciebie. Jestem bardziej wartościowy z tym. No hajtuj. Powiedz o mnie najgorsze rzeczy. Ale wiesz co, to nie sprawi, że usunę kanał. To nie sprawi, że się poddam. Bo wiecie co? Nie jestem jedynym człowiekiem, który ma hejty. Nie jestem jedynym człowiekiem, który ma na kanale jebanych troli. Ale jestem tym człowiekiem z tych wyjątkowych ludzi. Jestem z tych ludzi, którzy są wyjątkowi, którzy nie robią to, co społeczeństwo. Nie robią to, co wszyscy. Ale jestem człowiekiem, który się wyróżnia w doskonały sposób. Jestem człowiekiem, który będzie za rok, za 2 lata, a może za 5, będzie mógł sobie pozwolić na wszystko. Żeby sobie kupić duży dom z basenem, żeby kupić sobie najdroższe autko, żeby mieć najlepszy komputer. Lara, dlatego kto wierzy, wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Nie ma rzeczy w życiu niemożliwych. Możesz wszystko osiągnąć. Dzisiaj możesz nie mieć nic, a jutro możesz mieć $1,000,000. 1,000,000 złotych, powiedzmy. Dzisiaj możesz nie mieć nic, a za pół roku możesz się bawić na jachcie. Dzisiaj możesz nie mieć dziś, a za rok możesz jeździć najdroższym Lamborghini na świecie. Wszystko jest możliwe. Co, mam za wysokie wymagania? To nie są za wysokie wymagania. Ja po prostu wierzę, że wiara czyni cuda. Bo wiara czyni cuda. Wiara czyni cuda. Nie wierzysz w Boga, bo jesteś ślepa i głupia. A, już ludzie nie wierzą, że... Ludzie już piszą, że nie osiągnę celu.
Nie osiągnę celu, ale wiesz co? Ja w to wierzę. A twój komentarz na mój temat jest kurwa chujowy. Twoje zdanie na mój temat znaczy, nie liczy się. Jest nieważne, bo jesteś chujem i tyle. Goho, zrobiłeś swój głupi mów, no ja swój głupi, chory mów. A kilka ludzi zbanuje, zbanuje wiesz, wiecie, chuju i tyle. Ewangelia jest jedyna z tych. Ej, ja tutaj jadę ostro z tymi chujami, którzy mnie hejtują niepotrzebnie. Ja tutaj się wyróżniam, ja tutaj hej. Ja tutaj spełnię marzenia, nie robię tego, co wszyscy ludzie na świecie. Bo mam to kurwa w dupie, to co wszyscy ludzie robią. Ja nie muszę być taki sam. Ja mogę spełniać swoje własne marzenia. Mogę się wyróżniać, mogę być inny, bo to jest właśnie piękne. Bo to jest właśnie piękne. Bo to jest kurwa właśnie piękne. Ja jestem człowiekiem, który wierzy w swoje marzenia. Ja dzisiaj mogę jechać bezpiecznie. Ja dzisiaj mogę nie mieć dzisiaj, jutro mogę latać Lamborghini bokiem. Dzisiaj mogę latać bokiem w GTA, jutro mogę latać w Realu GTA. Chwila. A jutro mogę latać Lamborghini w Realu bokiem. Ej, spójrz na mnie, spójrz w moje oczy. Czy one nie są pełne wiary w to, że wszystko jest możliwe? Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą, a ja walczę, więc jestem zwycięzcą. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą, bo jak już się poddasz, to jesteś przegrany. Za rok lub za dwa lata będę milionerem. Będziesz mi zazdrościł, będziesz całował mnie w dupę, aby ci kupić jedynie buty. Kurwa jebana, będziesz mi czyścił buty. Ja ci kupię te Nike, chociaż czy zasługujesz na to? No nie wiem, pewnie na to nie zasługujesz, bo mi teraz jedziesz, a za rok będziesz mi całował w dupę. Ej w ogóle to jest mega dziwne. To jest naprawdę mega dziwne, bo jest to naprawdę mega dziwne, bo przed wyjazdem do Holandii jest takie coś, kochani, słuchajcie. Ja wiele razy, będąc youtuberem, powiedziałem, że będę miał to, że będę tam, że zrobię to. I ja często robiłem to, no nie? I to się spełniało. I ja sobie w grudniu jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, powiedziałem sobie, że w tym roku, powiedzmy, dobra, jest grudzień 2019 i w grudniu jeszcze przed świętami powiedziałem sobie, że w tym roku 2020, nie wiem, może jeszcze pisałem o tym na fanpage albo gdzieś tam mówiłem na jakimś może filmie, live'ie. Pamiętam, że mówiłem w grudniu, że w 2020 roku będę w Londynie i będę nagrywał filmy. A ja to mówiłem w 2019 roku i jeszcze... Kidraman, streama nadszedł czas. I już wszystkie fasy znasz, Kidraman, uszatek mój, kitem pali głową w dół. Kidraman, donate'a wpłać. Albo już pójdzie spać, Kidraman, uszatek mój, kitem pali głową w dół. Wieczna walka z babką trwa, rentę pod górę.